Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Liars of Fear. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek. Jest to horror, pełen zagadek, pełen różnych dziwnych sytuacji. Nie grałem jeszcze w tą grę, więc myślę, że razem będziemy odkrywać mroczne sekrety tej produkcji. Założyłem sobie tylko konto. Nie było grane, także rozpoczynamy nową grę. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu i że będziemy razem tutaj tą rozgrywkę kontynuować. A zatem zapraszam. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. No i w tym momencie, słuchajcie, rozpoczynamy grę. Aha, czyli stąd żeśmy przyszli. Tam jest burza. I jesteśmy w jakimś takim pomieszczeniu typu przedpokój. Co tu możemy zrobić? O! Coś możemy zrobić. Kaganiec. Lekko sfatygowany, ale... No zobaczymy zaraz, co tutaj... Nie możemy go wziąć? Nie, nie możemy. Tu pudełek nie otworzymy, no testu też nie otworzymy. Tu jakiś ptaszysko porywa dziecko. Tutaj też coś dziwnego się dzieje. Tutaj nie przejdziemy. No, czyli tylko to możemy obejrzeć, tak? Tu jakieś buty. No dobrze, otwieramy drzwi. To się... A nie, też się otwierają, dobra. I wchodzimy dalej! O, kuferek jakiś. Triumfy artysty. Otwarcie galerii oczarowało krytyków. Niektórzy nazywają go nowym Caravaggiem, inni porównują do Van Eycka, a jeden z zachwyconych krytyków, pragnący zachować anonimowość, powołał się aż na ducha wielkiego Leonarda. Jakkolwiek by na to nie spojrzeć, trzeba przyznać, że wystawa okazała się być ogromnym sukcesem. Wyrazisty styl zdobył uznanie za sprawą swego unikalnego połączenia wpływów renesansu z bardziej postępowymi technikami. Artysta zaszczycił wystawę swą obecnością w towarzystwie pięknej narzeczonej, wyglądającej oszałamiająco w czarnej kreacji. Zdradził nam na osobności, że para spodziewa się chyba dziecka, ale niedokończone. To moja jakaś tam luźna koncepcja. Może niech to będzie otwarte. Będę wiedział, że już w tym pomieszczeniu byłem. Aha, czyli tutaj możemy wszystko otwierać. O! Kolejny. Bourbon whisky. Możemy wziąć? Nie możemy wziąć. Możemy sobie tylko pooglądać. No dobra. Tu nie ma nic. O, tu coś, ale też nie możemy tego wziąć. Tu też jakieś pudełka. Szuflady puste. O, tu coś jest. Jest coś, ale też nie ma żadnej interakcji. Tu jest domino. Ja to zamknę, bo tu na dole jeszcze szafki mamy, żeby móc je otworzyć. Oj. Tu jakieś dokumenty, papiery, nie wiem.
ale nie możemy tego nic z tym zrobić. Tu mamy jakąś notatkę. Proszę pana, zgodnie z prośbą nie zbliżałam się do warsztatu. Nie jestem jednak w stanie wyobrazić sobie bałaganu, który panuje w środku. Jeśli tak bardzo troszczy się pan o ten pokój, chyba powinien pan zwracać więcej uwagi na to, gdzie pan zostawia klucze. Zaniosłam je do pańskiego gabinetu. Życzę miłego dnia. No, ciekawa sprawa. A, tu zamknięte. Tu zejście na dół, ale to może za chwilę. Najpierw sobie obejrzyjmy cały ten pokój. Tutaj coś na stole jest, ale chyba nie możemy nic z tym zrobić, słuchajcie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, nie możemy tego... A, to możemy za to. Szanowny panie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaprzestanie nękania naszych specjalistów od neutralizacji szkodników. Nalegam także, aby skończył pan wysyłać swoje wysoce nieodpowiednie listy. Zechce pan wiedzieć, że moja matka jest bardzo szanowaną kobietą i nie życzy sobie takich oszczerstw. Wszyscy nasi pracownicy, którzy odwiedzili pański dom, stwierdzili brak jakichkolwiek śladów szczurów i dlatego też zdecydowali się jedynie na profilaktyczne opryskiwanie. Proszę potraktować ten list jako ostatnie ostrzeżenie. W przeciwnym razie następną kopertę otrzyma pan już od naszych prawników. Z poważaniem, Karl Denton i tak dalej. No cóż... Tak jakby tutaj ktoś miał do nas jakąś pretensję, żal, nie wiem. To jest jakieś... Co to jest to? Co tu pisze? Popiel? Popiel. Chyba. Nie wiem, nie mogę tego odczytać. Czyli to jest obroża. Jakiegoś pieska. Pop... Nie wiem, co tu pisze. Popiel chyba. No, nieważne. Tu mamy otwarte drzwi, więc zajrzyjmy. O, tu kolejna kartka. Wiedziałam, że będziesz całą noc na nogach, więc przygotowałam ci przekąskę. Wiesz, myślę, że nawet Rembrandt czasem brał wolne od bycia geniuszem i pochrapywał jak my, śmiertelnicy. Wiem, szok. Innymi słowy, pośpi trochę, głuptasie. Kocham cię. Czyli to pewnie ta żona jego. Czy tam, no nie wiem. O. Tu nic nie ma. Świeczki też nie możemy podnieść. To też tutaj możemy zajrzeć. Ale nic więcej. A tu jeszcze chyba możemy otworzyć, czy nie? Nie, nie da się. Jakieś owoce, warzywa. Waga. O. No dobrze, tu jest jakaś kartka, ale... Nie można w żadną interakcję z nią wejść. Tu jest nóż, tu kolejna kartka. Farba, pozłacany róż, umbra palona, siena, pędzle, raz 25, odświeżacze powietrza 50 sztuk, jabłka 10 kilo, wódka 30 butelek. O kurde. No nieźle. Wódka 30 butelek, to jak na wesele. To są jakieś rzeczy kuchenne, ale nic z tym nie zrobimy chyba. No tak, jakieś garnki, nie garnki, coś tam. Tutaj coś też jest, ale też nic z tym nie zrobimy. Szafka, jakiś tam cukier. Huh.
Tutaj coś. Ciemno. Wszędzie, głucho wszędzie. Mamy jakąś latarkę, czy niekoniecznie? Mamy. Nie latarkę, ale... ale mamy. Papryka. No, taka spiżarka tutaj widzę. No dobra, chodźmy w takim razie z powrotem. Chyba nic po nas. Ha. Tu kominek. O, tutaj coś. Woda. Cała podłoga mokra, patrzcie. O, zakręciliśmy. A to otworzymy? Nie. Nie mamy zimno i mamy tylko ciepło. Albo odwrotnie. O, to jest nasze odbicie, trochę rozmazane, ale... ale coś widać. O, tutaj coś jest. Nie, nie ma nic. Tam są ręczniki same jakieś, widzę. Tu kartka jakaś. Proteza łydki. Jak do cholery udało im się spieprzyć długość? No tak, czyli widać, że gość jest bez nogi. Co najmniej jednej. O, lampka. Dobra. O, to możemy wziąć. Perfumy jakieś takie ładne. W kolorowym flakoniku. No dobra. Tu wanna, odrobinę brudna. Kibelek. Co, nie ma wody? Nie ma wody. No to zamykamy. Lampka. Szuflada. O! Co to, bandaże chyba? Bandaże chyba, no. Otwiera się, dobra. Tu widzę w środku, już można też jakąś interakcję. O, trucizna na szczury. Trucizna na szczury, słuchajcie. Dobra, zostawmy to, bo jeszcze, kurde... no to nic tu po nas chyba. Spłuczka nie działa. Nie wiem, co my tu możemy jeszcze więcej zrobić. Tu zobaczmy, co jest grane. Możemy jakąś interakcję z czymś wejść? Chyba niekoniecznie. A, tu zamknięte. Tu jakiś list jest, dobra, podejdźmy, zobaczmy. Przepraszam za wczoraj, miałaś rację, przesadziłem. Po prostu tu nie chodzi o mnie, chodzi o nią. Wszystko, co robię w moim mniemaniu, robię dla jej dobra. Wiesz, zawsze wierzyłem, że w tak ułomnym świecie warto dążyć do perfekcji. Ech, teraz zaczynam brzmieć jak mój ojciec. Obiecuję, że będę panować nad emocjami. Porozmawiamy później. Kocham cię. A, tu jeszcze jest coś, a tutaj? Jakaś świeczuszka. O, tu jeszcze coś, patrzcie, co żeśmy znaleźli. Widzicie? Rozwalony zegar, pęknięta szybka. W komórkach wymieniają szybki, to może i w takim zegarze by wymienili gdzieś u jakiegoś zegarmistrza albo co. No dobra, chodźmy sobie w takim razie tutaj. O, znowuż jakieś ciemności egipskie. Jest tu jakieś światło? O, nie ma. A nie, jest. O kurde, patrzcie, co tu się na podłodze znajduje. Pułapki na szczury. Widzicie to? Pułapki na szczury, ewidentnie pułapki na szczury. Możemy tylko to wyłączyć. O kurde. Mówiłem, że pułapki na szczury. Słychać brzęczenie żarówki. O, jak wyłączyłem, cisza. A, i teraz też cisza. Może jak się nagrzeje, to brzęczy. 50 Hz. Czy 60 Hz. No.
wszędzie pułapki na szczury. No miał jakąś obsesję na punkcie tych szczurów. Chyba ten gość. Nie wiem. No dobra, tu żeśmy zwiedzili. Tu się wejść nie dało, ale tu się da zejść. Może to włączymy? O! Tego nam trzeba było. O kurde, jak tu ciemno. No teraz lepiej. Gdzie my jesteśmy? W piwnicy jakiejś. O, mówiłem, że szczury. Trzeba było tą pułapkę przynieść i tutaj zostawić. To by się może coś złapało. Poprzykrywane. Coś możemy tutaj zrobić, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Tu tak ciemno, że ja nic nie widzę. O! Skrzypce. Zamknięte. Tu coś stoi, ale w takich ciemnościach to niewiele widać, powiem wam. Masakra jakaś, coś tu stoi. A, słupek. Podtrzymujący. O, szczur poleciał, widzieliście? Szczur, jak ktoś nie widział szczura, to jedyna okazja. Kran, woda. Leje się, czy się nie leje? Leje się coś chyba. No to niech się leje. Dobra, tu są jakieś lalki. Światło. Coś wlazłem, ale tak ciemno, że ja po prostu nie widzę tutaj. Nie wiem, jak ja tuba jeszcze dorzuci swoją jakąś tam kompresję śmieszną, to nie wiem, czy coś tu będzie widać w tych najciemniejszych miejscach. No może okaże się. Szkło. O, wlazłem właśnie w nie. Karta postępów, czytanie 4, 3, 2, 4, umiejętność pisania i tak dalej. Jakieś dziecko tutaj, coś. Rozwalony obraz, alkohole. O, tu więcej. Jakieś notatki, kawałek jakiejś liny. No nie wiem, co tu więcej można zrobić. Tak się rozglądam, bo czasami właśnie są gdzieś jakieś fajne rzeczy do zebrania. No ale chyba tutaj niestety nie ma, więc wracamy, słuchajcie. Wracamy. No i co? I chyba na górę trzeba iść, no bo więcej nam nic tutaj nie zostało. Słychać na dworze burza. Burza. Ewidentna burza. A tu co to tak świeci? A! Księżyc przez ten świetlik wpada, ale ładnie oświetla, patrzcie. No nic, zacznijmy może od lewej strony. O! Tu jakieś dziecięce zabawki. Możemy wejść? Tak. Możemy, tylko że zamiast otworzyć drzwi, to ja zamknąłem. Różowy pokój, czyli dla dziewczynki. Misia. O. O, obrazek. No fajny obrazek. A, to możemy otworzyć. Dobra, zobaczmy, co tu my mamy. A, czyli dolną szufladę jeszcze możemy też. Ale tylko tyle i nic więcej. Tu. Aha, lampkę możemy wyłączyć i włączyć. Tu są jakieś samochodziki. I tak dalej. O, tu mamy coś, słuchajcie. Drewniany żołnierzyk.
No dobra. Takie baldachimy, patrzcie. Otwórzmy to. No tu nic nie ma. O! Pozytywka. Pozytywka. A to co to? Lusterko z grzechotką. Jak widzę. Chyba. Albo grzechotko z lusterkiem. Jak kto woli. No dobra, chodźmy dalej. O, jaki fajny piesio. Jaki fajny piesio. Jak ja lubię pieski. O, tu mam... Nie, zamknięte to jest. No dobra, chodźmy dalej. Czyli lecimy od lewej strony. No dobra, to jest jakaś tam lampka, to... O, coś to za pokój dziwny? Jest tu jakieś światło, jest. O, zupełnie inaczej. Pyk. Pyk. Co my tu mamy? Nic nie mamy. Drabina przewrócona, książki jakieś, patrzcie. Tak jakby ktoś szukał jakiejś książki i spadł z tej drabiny, nie? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Kolejna lampka, którą zapalamy. Jakieś butelki. O, tu klucz widzę, pobłyskujący moment. Najpierw zobaczmy, co to jest. Bajka o czerwonym kapturku. Ha. Bierzmy klucz. Tu jakiś list, pismo. Przykro mi, wynagrodzę ci to. Dziś wieczór, tylko ty i ja. To będzie wyjątkowa noc. Obiecałeś. No dobra. Tu jakieś... Nie, tego nie możemy wziąć. Szkło, uwaga. Wlazłem właśnie w nie, no ale dobra. Tutaj nic nie zrobimy z tym. Ale to możemy otworzyć za to. Prawdziwa historia Doriana Graya. No i co? Tyle chyba tutaj. Co tu więcej możemy zrobić? Butelka chyba pusta. O, mamy fortepian. O, masz, już pograłem. O, nie mogę go otworzyć teraz. No ładnie. O, tu coś mamy. Ale ta kartka jeszcze zobaczmy. Pracowałem całą noc, nie budź mnie. Aha. No ale dobra, zobaczymy, co tu się w ogóle dzieje. O! Gramofon. O, zatrzymało się? Wielkie otwarcie Galactic w płomieniach. Tragedia w nowym domu towarowym. Dziesiątki ofiar pożaru walczą o życie. Długo wyczekiwane otwarcie domu towarowego Galactic przeistoczyło się w istne piekło na ziemi. Gdy budynek stanął w płomieniach, większość odwiedzających zdołała opuścić gmach na czas, korzystając z wyjść ewakuacyjnych.
Niestety, duża część osób została uwięziona na tyłach budynku, nie mając szans na ucieczkę przed szybko rozprzestrzeniającym się ogniem. Nie jest jeszcze znana dokładna liczba ofiar, jednak szacuje się, że co najmniej 12 osób zostało ciężko rannych i walczy o życie. Właściciel domu towarowego Ronald Sheffield odmówił komentarza w tej sprawie. O, lusterko zbite tym razem. O, to możemy coś odsunąć, wysunąć. No nie wiem, co tu więcej. O, tu coś mamy. Przepraszam, nie mogłem spać. Noga znowu dawała mi się we znaki. Pomyślałem, że równie dobrze mogę popracować. Kocham cię. No wszystko to takie tajemnicze. Powiem wam, że na razie ciężko mi tutaj złożyć jakąkolwiek historię. Tu są jakieś... A, to jest szafa. Ja myślałem, że to są drzwi, że... Aha. Ubranie jakieś. O kurde! Ile pustych butelek, patrzcie. No nie. Ha. No i co tu więcej? Nic więcej nie ma. Czekajcie, a tu mogę otworzyć to? Nie, tego nie mogę ruszyć. No i tu nic więcej nie zrobię chyba. A te? A, tu mogę jeszcze otworzyć. Dobra. Nowe oblicze muzyki. Tę noc w operze zapamiętamy na długo. Być może jej nazwisko nie jest jeszcze znane, jednak wystarczy dać jej trochę czasu. Wczoraj wieczorem niezwykle utalentowana multiinstrumentalistka dała oszałamiający koncert, który oczarował nawet najbardziej negatywnie nastawionych słuchaczy. Była zdumiewająca. Dawno nie widziałam takiej pasji, energii, umiejętności, stwierdził znany pianista Daniel Richter. Albo Richter. Nie był osamotniony w tej opinii. Zdaje się, że nawet Anthony Gilles, jeden z najostrzejszych krytyków, dostrzegł jej niezwykły talent. Wcześniej Gilles krytykował jej występy, twierdząc, iż w wykonaniu muzyki potrzebne jest coś więcej niż entuzjazm i ładna buźka. Zapytany o wrażenia po wczorajszym koncercie, wyznał, że żałuje swych słów, przyznając się do błędu. Gilles posłał nam spojrzenie, z którego można było wyczytać mieszaninę podziwu oraz wstydu. Złapaliśmy gwiazdę. No. A tu ubrania są. Czekajcie, na dół sam mogę. Mogę jeszcze otworzyć dół. Też są same ubrania. Ha. No dobra. To wracamy w takim razie na hol. Zamknięte, ale mamy klucz. No i co z tym kluczem? Mamy klucze, te pozamykane. Czekajcie. O, też zamknięte. No idzie tu wyżej, możemy pójść dalej. To wszystko po ten. Więc chyba musimy zejść, no bo co? Żeśmy byli. A, może tu się da otworzyć. O, dało się otworzyć, patrzcie. Jakiś zegar bijący. Dziwne. Nasze odbicie. O! Dość rozmawiania z tobą przez te karteczki. Na Boga, żyjemy w tym samym domu. Przyjdź do mnie porozmawiać, kiedy skończysz, zanim pójdziesz spać. No tak. A teraz jest inaczej?
Też w domach, z tego co wiem, rozmawia się przez SMS-y albo przez jakieś komunikatory. Jedna osoba w jednym pokoju, druga osoba w drugim pokoju. Więc nie było to wcale wtedy już takie nawet dziwne. Co my tu... A, tu mamy jeszcze jakieś te... Ale butelek, kolekcja cała. Kolejna kolekcja butelek, no ładnie. A tu jakaś szafa. A, zamknięte. O. Coż to za obraz? Jakiś dziwny. Zagubiony, zasługujesz na to, dokończ go. Jak go dokończyć? Pędzle możemy używać? Nie możemy pędzli używać. No dobra, zobaczmy co jest tu. A, tu są stare pędzle jakieś połamane, posklejane farbą. No cóż, a tutaj prawdopodobnie, domyślam się, ktoś pozował do tych obrazów. O, tu farbą pomazane. Jeszcze chyba ścieka ta farba, nie? Czekajcie, coś tu się zmieniło, a nie. To z okna widzę coś tutaj, jakby się odbijało dziwnie. O. Coś mi się tu nie podoba. Tam coś jakby... No nie wiem, nie wiem. Coś tu jest dziwnego. Aha, tu te szuflady, cośmy odsuwali. Tu jakieś oświetlenie. Tu czekajcie, jakaś książka jest. Ale nie da się jej wziąć. Tu obraz jakiś dziwny, coś z dziobem. No nie wiem, co tu z tym począć. Z tym obrazem, który trzeba dokończyć. Coś tu jakoś... Akcję trzeba podjąć, ale bladego pojęcia nie mam, w jaki sposób ani co z tym zrobić. Usiąść na tym stołeczku nawet nie możemy. O, tutaj coś jest jeszcze, czekajcie. Ale to nic się nie da. To jeszcze możemy otworzyć. Nie, to nie ma żadnego... No nic w środku nie ma, o to mi chodzi, tak? O. Tylko szkło wszędzie potłuczone. O. No dziwna sprawa. No dobra, no cóż, chodźmy dalej. O kurde, czekajcie. Chyba nie te drzwi. Myśmy... Nie, no tymi drzwiami żeśmy weszli. Zaraz. A tam było co innego za tymi drzwiami. Ha. A ciekawa sprawa. To było zupełnie inne pomieszczenie niż jest teraz. Tu było zupełnie inne pomieszczenie niż jest teraz, no. Ale motyw. A to co to jest? Fajki, to jest jakiś statyw do fajek. Patrzcie, znowuż ten ptak z tym dziobem i tu jakieś dziecko ściga, nie wiem. Okno otwarte. O, opadło. Dziwne to wszystko. Nic z tego nie rozumiem. Tu coś jest, ale... Odnajdź porozumienie ze swoim partnerem. Odbuduj swój związek. Odkryj na nowo radość małżeństwa. Ponownie roznieć ogień. Nie martwcie się, nie jesteście sami. Idealne związki zdarzają się tylko na filmach. Reszta śmiertelników musi zmierzyć się z prawdą. Nikt nie jest idealny i wiecie co? Nic nie szkodzi. Co więcej, mnóstwo kochających się par codziennie zmaga się, aby utrzymać swój związek. Nie znaczy to, że się nie kochają. Wymaga to po prostu nieco więcej wysiłku.
Na szczęście jesteśmy tu po to, aby wam pomóc. Nasi konsultanci, najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie pomogą wam odnaleźć źródło problemów i poradzić sobie z nimi, indywidualnie dostosowując tempo terapii do waszych potrzeb. Niezależnie od tego, czy są to problemy komunikacyjne, finansowe, czy też konflikt osobowości. Tam, gdzie jest problem, zawsze jest rozwiązanie. I pamiętajcie, nigdy nie jest za późno. A tu, a nie, to możemy tylko zamknąć. No tak. Czyli porady psychologiczne. Tu nie możemy tego, tu nie możemy, tu nic też nie możemy zrobić. To co ja tu mogę zrobić? Mogę tylko wyjść stąd. O, znowuż inne pomieszczenie jest za tymi drzwiami. Było przecież co innego, widzieliście? Ale motyw. Za każdym razem przechodząc... Aha, wyłączać można. A za każdym razem przechodząc jest co innego. No i będziemy tak chodzić pewnie, nie wiem dokąd. Zdjęcie jakieś. Czy możemy z tym zdjęciem coś zrobić? Niekoniecznie. Ale ono znikło, patrzcie. Chciałem go wziąć, nie mogłem go obrócić i ono teraz... Tak jakbym albo go wziął, no nie wiem. Bo jest niedostępne. Lampka. Błąkasz się w kółko. Raczej niekoniecznie się błąkam w kółko. Tu jakiś obraz też. Bo przecież no coś gdzieś idziemy, tak? O, tutaj ładne jakieś pomieszczenie fajne. Wiatr tylko słychać gdzieś tam za oknem. Tu nic nie mogę, żadnej interakcji. Aha, szuflady mogę tylko sobie przejrzeć. Czekajcie, tutaj coś mogę zrobić z tymi papierami? Nie. I ostatnia szuflada dolna. O, ale to mogę zobaczyć. Zarezerwujcie ten dzień dla nas. Mają przyjemnie zaprosić na wesele, które odbędzie się w sobotę 9 czerwca w kaplicy Świętego Łukasza o godzinie 14. No fajnie. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy. Tutaj. O. U góry niedostępne. No nic, mówi się trudno. Jakiś kuferek. Jakieś szepty. Jakieś szeptunki. Te obrazy mówią jak gdyby. Odbija się wszystko w szkle. O, można zapalić świeczkę, patrzcie. No, zupełnie... O! Chciałem powiedzieć zupełnie inaczej. 854. A! To jest pewnie kod do tego. 8 5 4. A nie mówiłem? Pyk. Co tu mamy? The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? O. Jaki ładny pierścionek. Z takim oczkiem jakimś, nie wiem. Ha. Ale nie możemy go wziąć. W żaden sposób chyba. No nie wiem jak, jeżeli nawet można, to nie wiem czym. Ale chyba nie można. Bo tutaj niestety sterowanie jest... Znaczy niestety, stety. Albo i niestety. Sterowanie jest ograniczone. Dosyć mocno, więc tutaj nie ten, nie... Nie ma nie wiadomo ilu przycisków. No cóż, chyba to tyle by było, no bo co i więcej. Postumenty, tutaj nic nie mogę zrobić, ale drzwi... Mogę otworzyć. O, fotel się buja, widzieliście? Fotel na biegunach. Bujany fotel na biegunach. No dobra, zobaczmy co tu jest.
Wyłączyłaś w moim studiu znowu. Po raz ostatni przypominam, że nie masz tam wstępu, nawet jeśli drzwi przypadkiem będą otwarte. Zabraniam ci. To twoje ostatnie ostrzeżenie. Następnym razem będziesz musiała poszukać nowej pracy. To jest prawdopodobnie ostrzeżenie dla pokojówki, czy tamtej pani, która... tej osoby, która sprząta. Bo... widać, złości się ten malarz, że co to jest? Jakieś jajko? Nie wiem, nie jajko, ja... pomidor? Nie pomidor? Nie wiem. No dobra, idziemy dalej. Jeleń! Jaką minę? Tu pali się ognisko, flary widać w obiektywie. Fajnie zrobili to. O, globus. Zakręćmy globusem. W Lublinie też jest globus przy wejściu do Starego Miasta. Znaczy nie wiem, czy jeszcze jest obecnie, ale był przy wejściu do Starego Miasta. Jakaś lalka na obrazie. Nic z tego nie rozumiem. O, tu możemy coś zrobić. Także można by było globus też podziwiać tutaj w Lublinie. Jeżeli ktoś jest z okolic, to zachęcam, może jeszcze stoi. Można sobie nim zakręcić, z tym, że to jest globus Lublina, o, tak powiem. To nie jest globus w sensie faktycznej kuli ziemskiej, tylko po prostu globus. Kurczę, co tu trzeba zrobić w tym pomieszczeniu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nic się tutaj zrobić za bardzo nie da, bo... no bo co możemy zrobić? Nie ma żadnej interakcji z niczym. Tu żadnych drzwiczek nie ma. To możemy tylko zamknąć. Jakaś roślinka jest, ale... z tą roślinką raczej nie pogad... a, tu możemy jeszcze otworzyć. Ale tu nic nie ma. Niżej. Też nic nie ma. I jeszcze niżej... a nie, jeszcze niżej już nie ma nic. Nie wiem, co tu. Ognisko. Możemy zgasić to ognisko, co najwyżej chyba. No idziemy dalej, mamiś, jak to jest... to są jedne drzwi. No, wracamy chyba tam, skąd żeśmy przyszli. Co, tędy nie ma nigdzie przejścia. O! Mówiłem, że się zmieniają. Tak jak w tym w filmie Cube, nie wiem czy oglądaliście, tam jak się przeszło z komnaty do komnaty i spróbowało się z powrotem wrócić, to było już coś... a, już zamknięte tu jest. To była komnata innego koloru, czyli te komnaty jak gdyby się zmieniały i tu jest bardzo podobnie z tego co widzimy. Tu coś rozwalone. Pozamazywane trochę te obrazy. O, coś spadło. Malowane kłamstwa. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. No tak. No cóż, te drzwi w takim razie wchodzimy, no bo co innego nam zostaje. Tu jeszcze żeśmy nie byli. Ognisko się pali, znaczy... szczurek kolejny. Gdzie ten szczurek? Widzi ktoś szczurka? Szczurek! Gdzie on tam się? Nie wiem. No nic, po kolei przejrzyjmy. Mogę to przestawić, czy niekoniecznie? To krzesło, żeby tam przejść. No oczywiście, że nie. Żeśmy przyszli. O, tu nic zrobić nie możemy. Kupa książek. Przyjrzyjmy się temu obrazowi. Coś tam łowią. No dobra.
Lampka wygaszona. Tu jakiś misiek. O, masz! Oszczędność prądu. Co to było? Jakaś magiczna siła rozpierdzieliła nam meble. No nie. I co, i to teraz wygaszone jest? Ogień zgasł. No i co ja teraz mam zrobić? Wichura dalej szaleje. Jakoś tak było fajny nastrój, kurczę, i się skończyło, no. Ha. Skrzeczący podpalacze echa ich wrzasków nie cofają się przed niczym. Nie poddam się łatwo. Ciekawa sprawa. Tak ładnie było, to porozpierdzielało nam coś tutaj. Nie ma już tego. Obraz, patrzcie, jaki obraz zamazany jest. A tu jest jakiś kuferek pod spodem, ale nie mamy żadnej interakcji z nim. I nie ma innych drzwi, no musimy wyjść tędy, co żeśmy przyszli. Ciekawe, czy się da. O, da się. Jeszcze inny pokój jest tutaj, patrzcie. Jakie cuda. Cuda i dziwy. O, tutaj coś mamy. Cuńmy się. No tak. Tu świeczka w oknie. Interakcji żadnej podjąć nie możemy. Witaj, nawiązując do twojego poprzedniego listu, jestem pewien, że nie masz się czym martwić. Kobiety po porodzie często dziwnie się zachowują. Huśtawka hormonalna i tym podobne. Kiedy urodziło się nasze pierwsze, pamiętam, że Valerii była bardzo źle to znosiła. Pytałam, co chce jeść na drugie śniadanie, a ona zalewała się łzami. Po prostu czuwaj przy niej i wszystko będzie dobrze. Teraz do rzeczy. Wiem, że obiecałem cię nie popędzać i że zasłużyłeś na chwilę wytchnienia, ale musisz wiedzieć, że dostaję mnóstwo telefonów. Zewsząd sypią się zamówienia i propozycje współpracy. Gorący z ciebie towar, mój przyjacielu. Może powinniśmy kuć żelazo, póki gorące, ale oczywiście rodzina jest najważniejsza. Twój przyjaciel i agent Thomas Caldwell. No tak. No dobra, idziemy do kolejnej drzwi, no bo co nam zostało? O! Ktoś się śmieje? Albo płacze? Hello. It's about time for us to talk, don't you think? No. I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. No. I co teraz? Tu kolejne drzwi są. No dobra, może zacznijmy od tych drzwi pierwszych. Zobaczmy. A, zamknięte. No to jak zamknięte, to idziemy do kolejnych. No, na przykład tych. Tyle tych drzwi tu jest, że można się naprawdę pogubić, słuchajcie. A tu jest jakiś coś, jakaś też spiżarnia, podobno do tej w piwnicy troszeczkę. Czekajcie, czy tu jest światło jakieś? Czy tu jest światło? Jest i się świeci. Do czego ja szukam? Jakoś tak ciemno tutaj. O. Dziwne. Jakieś tutaj te ściany porozwalane. Ciemno strasznie. Cebula tu chyba, albo jabłka. Nie wiem, co to jest. Chyba jabłka. Jabłka. No i co? O, proszę. Co chwilę coś nowego.
Powiem wam, że nie wiem, o co w tym horrorze chodzi. Dziwne rzeczy tu są. No zobaczmy, czy... Ej! Przecież my żeśmy wrócili, kurczę, tam, gdzie żeśmy byli na początku, czyli do tej kuchni. Na samym parterze. Jak to możliwe? Nie wiem, czy te patelnie tu były. Ja tam wszystko pootwierałem, a tu jest pozamykane. Rozumiecie coś z tego? Przecież ja to otworzyłem wtedy. Ja to pootwierałem przecież. Właśnie po to, żeby się nie pomylić, gdzie byliśmy. A, tu już zamknęło się za nami, no fajnie. Nie no. Życie nam zbraknie, będziemy tak chodzić. O, coś tu jest. Musimy otworzyć to szybko. Co? Mur? Nóż w ścianie? Widzieliście to? O, wypadają owoce. Z obrazu. Ale motyw. No jak się rozpierdzielił koszyk, no to owoce wypadły, no to logiczne przecież. O, coś było, coś mogłem zrobić. Nie, to tylko otwarcie tych drzwiczek, które do niczego nie prowadzą. I tu z tym... First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Coś wzięliśmy tutaj w prawej dolnej części ekranu, widzicie? Tylko tutaj się świeci coś. Coś się świeci. I co my tu mamy zrobić, powiedzcie mi? I podświetlone są te drzwi, no ale one są... A nie, już otwarte są. Już ktoś się otworzył. No dobra, to jak je otworzył, to może chodźmy tędy. A gdzie my jesteśmy? Tam przy tym obrazie? Ale motyw. I co my tu mamy zrobić? Dotknął i poładował, tak? A obraz sam się tworzy. Taka magia. No zaiste. O, nie ma naszego odbicia. Czyli chyba nie dzieje się to naprawdę, albo jesteśmy wampirami. O. Powoli nam przybywa tutaj na tej kartce. Trochę to inaczej wygląda niż wyglądało. No i co, do końca będzie to puste? Chyba tak. Tu lampka, czekajcie, to światło możemy jakieś zapalić, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. No i co tu więcej zrobić? No to wszystko pozamykane. No nie wiem. No dobrze, słuchajcie, chyba w tym miejscu zakończymy naszą rozgrywkę, coś mi się wydaje. W następnej części będziemy kontynuować.
W międzyczasie możecie mi podpowiedzieć, co tutaj należałoby zrobić, jeżeli wiecie oczywiście w tej grze. Bo ja tak powiem wam, że średnio tutaj obczajam ten klimat. Na czym polega dowcip. Także, nie wiem, fragment obrazu żeśmy jak gdyby namalowali. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i zwiedzamy kolejne pomieszczenia, które się zmieniają w trakcie. Ale nie widzę tutaj jakiegoś większego, głębszego sensu. No jest malarz, który coś tam maluje, a jednocześnie dożywa alkoholu. Tu niby jakieś dziecko. No nie wiem. Pomyślcie, co możemy z tym dalej zrobić. A tymczasem się żegnam z wami. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka zapraszam. Oczywiście nie zapomnijcie o lajkowaniu, subskrybowaniu. No i cóż, tymczasem. Cześć.